Siemanko, z tej strony Kosiorski. Mamy nowe evenciki z okazji nowego chińskiego roku. Fajny Heroes był to też fajny zawsze okres, że na święta dostawaliśmy w grudniu light postać, a w styczniu dark postać, ponieważ no, chiński nowy rok jest jakby no, fajną też celebracją. A czy teraz jest aż taką fajną? No zobaczymy. Generalnie na początku zacznijcie od tego, że jak jest prawy górny róg New Year's Growth Plan, trzeba w to kliknąć, żeby aktywować zgarnianie punktów. Tutaj za zrobienie dziennych misji dostajemy punkciki. To trwa, zobaczcie, aż 700 godzin, także dużo czasu na to mamy. Jeżeli nie wiem, ominiecie kilka dni, jest opcja do kliknięcia make-up, czyli po prostu wydacie trochę gemów za te punkty, które straciliście, ale generalnie jak gracie codziennie, to zrobicie to i dostaniecie wszystkie nagrody po lewej, po środku i po prawej to są po prostu bonusowe nagrody za kupienie za prawdziwe pieniądze, jak widzicie. To są ceny duże, duże, także można to kupić. O, ja widzę, że mam Tower of Oblivion do zrobienia, także też o tym nie zapomnijcie od piątku. Jeżeli, znaczy jak Tower of Oblivion przyszliście, to Tower of Dream się otwiera. Ale co do evencików, także tu nagrody są po prostu, są, bo są, fajnie. Następna sprawa to może po tych zwykłych tygodniowych. Zobaczcie, eventy trwają 320 parę godzin, czyli 2 tygodnie, nie tydzień. Co mi się nie podoba, bo naprawdę te eventy nie są... W ogóle nie ma potrzeby czekania 2 tygodni na nie. Mogłoby się one w tydzień skończyć i tyle. Ale no cóż, dobra, opisujmy, czyli... Mamy do dyspozycji, możemy nową dark postać, która od razu jest, może być transcendence, wymienić z 5 ostatnich najnowszych postaci, jedną z tych, na nią. No możecie to zrobić, no bo na przykład Areja czy Freya można zdobyć jeszcze z jakichś zwykłych skrzynek, a dark postać nie będzie tak łatwo. Także jeżeli macie te kryształki zdobywamy tutaj w tym evencie za zrobienie daną ilość heroic summonów. Ponieważ teraz też jak wylosujemy ją, dostajemy ekwipunek, mamy summon z Aspenem i z nią, czyli nie najgorsze nagrody tak naprawdę. Tak, i jeszcze mamy exchange event z wieloma fajnymi postaciami, które są użyteczne, jednak nie jest to jakaś specjalna obniżka. Każda z tych nowych jest jakoś tam fajna. Mokman jeden z najlepszych. Może być jednym z najlepszych Void postaci, jak macie go powyżej B minus, tak mi się wydaje. Freya, no naprawdę podstawa, jak już macie całą drużynę Transcendence, to fajnie ją mieć. Ja mnóstwo wydałem awakeningów na nią, mnóstwo i cały czas mam jakiś tam C minus czy coś takiego kiepski. Także może ją kupię, aczkolwiek mówię, ceny nie są jakieś super tanie. No i Horns Young fajny jako jedna z pierwszych piątek. Eos niekoniecznie, ja ją mam jako app, Void postać jest ok, ale bez przesady. Także tu nic szczególnego, natomiast to też zobaczcie na datę, też trwają dwa tygodnie tutaj eventiki. Może do menu łatwiej, czyli tak, tu są VIP-owskie rzeczy, czyli też zakupienie za prawdziwą kasę, tu jest za zrobienie na tej nowej postaci Elenie. Jak zrobicie Awaken, to dostajecie punkty, dostajecie za to nagrodę. To nie jest dobry czas na Awaken, tak jak był tydzień czy tam dwa tygodnie temu, to była w ogóle piękna sprawa na Awakeningi. Tutaj nie. Co do nowej postaci, ja nie chcę się wypowiadać, czy to jest dobra, czy zła postać. To trzeba na spokojnie zobaczyć, co ludzie, co ją będą mieli, używać będą. Także ja jej na ten moment nawet nie będę miał i długo, długo jej nie będę miał, nawet jakbym chciał. Także na razie pas. Wydaje się spoko, bo daje kontroli miód, może dać damage chyba dealt, także fajne sprawy, może być takim trochę supportem. Zobaczymy, czy będzie na nią w miejsce w drużynie. No i usuwa energię przeciwnikowi, speed, energię chyba też. Także taki ciekawa postać pod względem takich użyteczności. Następnie mamy też dodatkowe misje, czyli jeżeli zawalczymy z nią i z kilkoma innymi Void postaciami w PvP, czy to tutaj na Friendzie, czy to w arenie, jak tylko Interdimensional Arena się otworzy, to czy też teraz jest dostępny Trial of Champions, tutaj może będzie łatwiej ją znaleźć, bo jednak tu jest dużo postaci.
To musicie znaleźć, jeżeli zawalczycie z nią i z tymi kilkoma innymi postaciami, to dostaniecie bonusy, bonusowe nagrody, co jest zawsze fajne, aczkolwiek no, są też ludzie, co po prostu zapraszają do friendów, jak ją mają, także warto poszukać, czy to na internecie, czy nawet na tym czacie, nieraz ktoś pomoże. Ta przedostatnia nagroda jest, że trzeba z nią mieć ją w drużynie i walczyć 10 razy, a ostatnia nagroda jest to, że w walce będą wszystkie te Void postacie. Tak jak widać, no, coś musicie mieć wy, albo na przykład na Trial of Champions. Następnie mamy tutaj taki New Year's Fortune, co mi się wydaje ciekawą sprawą. Pamiętajcie, że dziennie możecie odebrać 3 takie etykiety bugi. Je zużywamy na losową z tych nagród. Dodatkowo, jeżeli trafimy, to po prawej na maksa Jade Rabbit Bug, to mamy dodatkowe punkty tutaj. Zobaczcie, jak trafimy 15 tych najlepszych bugów, to dostajemy C- gwarantowany Awaken. Jeżeli 30, no to C. I tutaj jest, nie wiem, czy razy 4 nagroda, bo razy 4 bonusowa nagroda za złapanie odpowiedniej liczby. Nie wiem, co to jest odpowiednia liczba. W każdym bądź razie fajne dodatkowe nagrody. Co ciekawe, nie wiem o co tutaj chodzi. Zobaczcie. Lucky numbers to be relieved. Czyli to jakby jeszcze nie jest fortune post, jakby nie jest jeszcze aktywowany. Jeszcze można dodać jakąś nowość tutaj. Także zobaczymy. No content jest. Także zobaczymy. Może coś jeszcze tutaj dodadzą. Może będzie jakiś update. Skąd to w ogóle zdobyć? Można to właśnie dziennie zdobyć, 3. Można jeszcze, no tutaj jest napisane z niej, no za płatności, za VIP-y, czyli tak naprawdę tylko dziennie VIP-y. Ewentualnie można kupić jedno za 5 stówek. Czy to jest drogo? Wydaje mi się, że jest drogo, ale może się opłacać. Zobaczcie, przykładowo teraz, no niekoniecznie. No nie wiem, no jak trafię za 5 stówek z 3 orby, no to powiedzmy, że jestem tam trochę do przodu. Jak trafię te scrolle, też jestem do przodu. Jak trafię tutaj wszystko, to powiedzmy, że nie. Ale jak tutaj trafię te stare gemy, to ja to uważam za dużo cenniejsze. Albo na przykład to, o, to może być dużo warte. To jest na przykład 1500 warte. No 1250 w najlepszej cenie, jaką można kupić. Także to jest spoko, ale wydaje mi się, że naprawdę dla takich... O, no niby, ale to jest losowość, także większość i tak czasu trafię coś słabego, no w tym momencie no to kozak. Tylko, że to wszystko będzie kosztować 25 tysięcy gemów. Ja na ten moment mam sporo gemów, bo zacząłem je tak naprawdę chomikować i zbierać. No ale dobra, trafiamy jakieś nagrody, ale nie te najważniejsze. Także to jest taki trochę hazard, czy warto, no nie wiem. Wydaje mi się, że nie warto wydawać 25 tysięcy gemów na losowość, ale jakaś szansa tam na coś ciekawego jest. Dobra, no i pamiętajcie, że będzie 3 dziennie przez te 2 tygodnie, także dużo jeszcze tego będzie. A, i zobaczcie na dole. Otwórzmy jeszcze 2 i dostaniemy gwarantowany Jade Rabbit Pack. Także chyba co 10 jest gwarantowany. No i to teraz będzie po prostu nie bonusowy, tylko gwarantowany w następnym. 2021 Master Toolbox. Mogą być. Co to jest z tymi numerami? Nieważne. Nie wiem. A zobaczcie, tutaj mamy jakieś numerki. Dobra, to trzeba będzie jeszcze przemyśleć, jeżeli wy to ogarniacie, o co tutaj chodzi. My mamy tu napisane, że dostajemy lucky number od 2000 do 2023 losowo, kiedy otwieramy Jade Rabbit Bug, tak jak teraz. I te numery są jakby dziennie otwierane, zaczynając od 22 przez 7 dni.
Okej, chyba coś tutaj takiego chodzi, bo to jest od 22 powinny się pojawiać jakieś numery. Dzisiaj nie ma jeszcze 22, a potem jeżeli my mamy takie same tutaj, jak te wylosowane, losowe przez nich, to chyba dostaniemy jeszcze dodatkową nagrodę, coś na tej zasadzie. Także czekamy do 22, zobaczymy co to będzie. A jak widać na dole, co 10, tak naprawdę co 11 jest gwarantowanym Jade Rabbit bagiem. Same fajne nagrody, no może to jest na przykład mniej wartość, no wszystko jest wartościowe, akurat ja najbardziej chciałbym stare dżemy, ale jest ok, dobra. Jeżeli chodzi o dwa kolejne i tak naprawdę najważniejsze na ten tydzień eventy, to jest tak, za walutę, którą tu zdobędziemy, możemy wydać tutaj, otworzyć daną rzecz. Za 75 punktów możemy dwie trzy esencje lub core 2, co daje nam cały core, bo na core chyba trzeba 100 kawałków. Jednak 75 nie złapiecie jako free-to-play gracz, mi się wydaje. Tych, nie wiem, kapeluszów, jajek, nie wiem co to jest. No te takie chińskie przepowiednie chyba w tym są, takie ciasteczka. Za 30 punktów możemy mieć pay-to-win chest, flagę ze 100 glory reliktami, 150 spiritual essence lub sub-esencje. Dla najnowszych graczy chyba najbardziej polecam artefakt, dla bardziej zaawansowanych subesencje. Póki jej nie dropicie na Void Kampanii, tak jak ja na tym poziomie jej nie dropię, na drugim koncie ją dropię i no po prostu bez subesencji raczej nie przejdę tak łatwo tych poziomów, a przydałoby się przejść do 2, chyba 1, wtedy te esencje będą dropić. Także to jest ważna sprawa, żeby jak najszybciej tam dojść. Także ta esencja może być fajnym wyborem tutaj. Za pierwsze mamy tak, 10-gwiazdkową postać. Tutaj mamy Master Toolboxy, resztę się nie opłaca, że tak powiem, wybrać. A tutaj mamy skin do Cloud Island, czyli dodatkowe po prostu 5 poziomów w tym naszym domku dla postaci. Co jest najlepsze, to już też Wam zostawiam. 5 poziomów na stałe jest naprawdę fajne, użyteczne. 10-gwiazdkowa postać dla nowych graczy będzie najszybszym progresem na ten na dzisiaj, ale długoterminowym raczej najmniej ważne. A te 150 Master Toolboxów chyba jeszcze lepsze jest długoterminowo niż to, no zależy jak tam z nimi stoicie. Ciężki wybór, tak naprawdę ciężki, ciężki. Ja raczej bym wybrał po prostu skin do Cloud Island na swoich kontach. Skąd zdobywać te właśnie przepowiednie ciasteczka, cokolwiek? Te kamienie, które tutaj zdobywamy, możemy zdobyć przez zdobycie 5-gwiazdkowej postaci. Awaken, jakiejkolwiek postaci daje 2 kamienie. Nie jest to dobry moment na to. Zdobycie daje nam maksymalnie 30 kamieni. VIP-y oraz 10 Heroic Scrolli to jeden kamyczek. Czyli 1000 scrolli to jest 100 kamyczków. Czyli jako kompletnie taki free to play możemy zdobyć tylko 30 kamyczków. Dodatkowo do 230, jeżeli mamy 2000 scrolli. Co możemy za to zdobyć? Po pierwsze, mamy do wyboru dwa miejsca na dodatkowe nagrody. Jeżeli to przejdziemy dwa razy, to możemy to wybrać albo to, ale tego nie zrobicie. I jak wchodzimy, którekolwiek, jeszcze jak nic nie to można zmieniać, znaczy zmieniać, jak wydacie gdzieś nagrody, to już lipa. Mamy do dyspozycji lanterny po prostu, które są różne nagrody. Zobaczcie po prawo czy po lewo są takie, no te skrzyneczki z nagrodami. To po prostu, żeby je zdobyć, musicie otworzyć 5 rzędu, czy tam 5 pod skosem, czy 5 pionowo poziomu danych tych lanternów, żeby zdobyć daną nagrodę. I tu nawet jeżeli, no to jest słabe, bo zobaczcie, aż jedno otworzenie to jest 10 kamyczków. Tak jak ja teraz bym otworzył 3 kamyczki, nic mi to nie da. W najlepszym szczęście 5 kamyczków to jest 50 kamyczków, to jest minimum jedna nagroda. Ale tak naprawdę, nawet jeżeli mielibyście 250 kamyczków, 230 jako free-to-play gracz, to nie jesteście w stanie zrobić wszystkiego. Tak? No jak 230, a tu 250 potrzeba. Także 20 Wam będzie brakować, może z awakeningów, ale to jest naprawdę, mówię, nie warte, żeby zdobyć wszystkie nagrody stąd. Wszystkie nagrody stąd by były lepsze niż z tego, co Wam zaraz pokażę. No i tutaj, które wolicie tak naprawdę.
ale nie wydaje mi się, że to jest warte czegokolwiek. Druga lepsza opcja to jest Lion Dance, czyli to po lewej. Nagrody sobie możecie wybrać, czy po prawej, czy po lewej wam bardziej pasują. Po lewej jest po prostu więcej postaci, po prawej jest więcej surowców. O, i tu jest też ten Spirit, ale tu nie ma. Najważniejsza kwestia na tym evencie to są te właśnie Gold Ingot, które wam wcześniej pokazywałem, że za 30 można mieć Pay to Win artefakt, za 15 dodatkową nagrodę. Za 30 punktów tak naprawdę nic nie zdobędziecie, dosłownie nic, tylko gold za chyba milion golda za zużycie kamyczka. Musicie zrobić dodatkowe 50 heroic summonów, żeby mieć jakąkolwiek pierwszą nagrodę. A żeby mieć pierwszą nagrodę za 15 tych złotych, to trzeba wydać 400 scrolli. A żeby mieć pay to win artefakt, to ile? 8, 16, 26, 36, musicie mieć 150 punktów, czyli 1200 heroic scrolli wydać, żeby mieć szansę na tą nagrodę stąd, co jest ok, ale nie jest najtańszą rzeczą, jaką trzeba zrobić. Ogólnie, jak trzeba wydać 1000 scrolli na pay to win chest, to jest norma, ale nic super wow. Powiedzmy, że te eventy aktualne, które teraz dają, zawsze jest taki mniej więcej koszt 1000 gemów, to jest pay to win artefakt. Co prawda są tu jeszcze dodatkowe jakieś nagrody, co też jest miłym dodatkiem, ale trzeba się liczyć, że 1200 scrolli to jest pay to win artefakt. Jeżeli nie macie zamiaru wydawać żadnych scrolli, to tak naprawdę przez 2 tygodnie w grze nic nie zrobicie. Także eventy wydają mi się kiepskie pod względem gameplayu ogólnie. Dobra, tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.